Witajcie, zapraszam Was na codzienną dawkę ćwiczeń i wyzwania. Bądźcie ze mną, sami też możecie realizować to wyzwanie. I mam nadzieję, że wiele osób zmotywuje. Także bądźcie, oglądajcie i zapraszam Was. Cześć! Gdzie jest Lukrzyż? Spotkał wyjątkowo ładną zakonnicę i pomógł jej przejść przez jezdnię. A po co? Była w ciąży. Była ciężka. I nie w domach. Patrzcie, co za czas. Po ulicach biegają ciężkie zakonnice. Przepraszam, że nikogo nie aresztowałem, ale spotkałem księdza. Zakonnica? Była w ciąży. Dźwigała autobus. Była gruba. W okularach. W ciemnych okularach. Tańczyła makarenę. Nie przeszkadzała jej laska? Jaka laska? Biała. Była biała, ale żeby taka laska to nie. Cześć, witajcie, to jest kolejny... Cześć, witajcie, to jest kolejny... Dzień mojego wyzwania. Dzień jego wyzwania. Rusz się nie ruszając. Rusz się nie ruszając. Dzisiaj goszczę Echo. Dzisiaj gości Echo, który się nie rusza. Tak naprawdę, słuchajcie, przy mnie aktor. Witam Ciebie. Cześć. Nie, no ćwiczenie nie polega na tym, że się nie ruszamy w ogóle. Ciszek można też mówić, nie ruszając się. Co się czynię? Czy to widzisz, ale można też nie otwierając ust, też się komunikować z ludźmi. Dzisiaj jestem na premierze Twojej książki, tak? Bo to jest też premiera. Tak. Dokładnie. Tak. To zrobimy ćwiczenia z książką. Super. Usiądźmy sobie wygodnie. Wygodnie. Bo to jest bardzo ważne. Tak. Dla naszych pleców. Tak? Dla pleców. Wygodnie. Siadamy sobie w takiej pozycji i czy damy radę, że weźmiesz sobie nogę w ten sposób? Nogę w ten sposób? Tak. Jak na tak. O, bardzo dobrze. I teraz tak, wyciągnij książkę przed siebie i tak jakbyś jechał w samochodzie rajdowym. Kręcimy nią. Tego typu ćwiczenia bardzo tutaj spowodują, że nie dość, że się nam tutaj ćwiczą dłonie, nadgarstki, to cały czas jesteśmy w tej pozycji, takiej tutaj właśnie i wyprostowanej. No i możemy w międzyczasie spojrzeć na opłatkę. Jeszcze można się rozśpiewywać równocześnie. Kładziemy sobie książkę na naszych stopach. Będzie wydawać się proste, ale wcale nie. Lepiej troszeczkę się oddalić. I teraz unosimy nasze stopy do góry. No tak, i wtedy będę mógł sobie czytać spokojnie. Są takie, że tutaj się łapią. No i jednocześnie można czytać i robić dwie rzeczy na raz. Bo tutaj wiele osób ma problemy gdzieś tam właśnie z takimi nawet uniesieniem nóg, a tutaj, kiedy zrobimy takich sobie na przykład z 15 powtórzeń, no to już zaczynasz czuć, trochę uda. Co uda? Nie, nam się uda na pewno. Powiedz coś w międzyczasie, dlaczego jest twardy i najlepszy? Hardy, twardy, najlepszy, bo się nigdy nie poddaje, a hardy, twardy, najlepszy to jest talizman, który dostałem od ojca. Jak zdawałem do szkoły teatralnej, po prostu mówił, weź, masz tutaj na całe życie. Jesteś hardy, twardy, najlepszy. I takie słowo usłyszane od kogoś ważnego w życiu, to ci zmienia całe życie. I dlatego napisałem hardy, twardy, najlepszy. Napisaliśmy to z Olimpią po to, żeby ludzie zobaczyli, że to jest zresztą na końcu książki. Jesteś hardy, twardy, najlepszy, harda, twarda, najlepsza. A dlaczego jesteś, to tutaj się dowiesz. I podniesiemy nogi do góry tak w ten sposób. O, tylko tak, właśnie, że czujesz swój brzuch, tak? No ja wiem, no dokładnie, bo to jest taki brzuszki, tylko że wymagające tego, że często ludzie gdzieś tam rozłączają stopy, a tutaj, żeby ta książka nam nie upadła, bo jest drogocenna. No tak. No, ja ściskamy. Rozciągnijmy naszą górę. Weź sobie jedną rękę, tutaj za siebie. Czekaj, ty musisz wziąć tą rękę. Wiesz czemu? Nie. Bo tą książkę weźmiesz sobie w tą rękę, dobrze? Ja tą. I zobacz, ciągniesz książką do dołu w ten sposób. I jakby, a tutaj się wiesz, zginasz. A to tak raz, czy tak, czy kilka razy? Tak się wyginamy. 10 razy zrobisz. Bomba, No i wiesz, mówię, jak tutaj jest cięższa książka, to wiesz, ona powoduje to, że bardziej się zginiemy. To ludzie często stało z tym zginaniem się, nie? To jest genialne. Mało tego, jeżeli macie jakąkolwiek książkę albo zadanie do wykonania, to jeszcze to ja sobie pomyślałem, że jak na przykład ktoś jest w pracy, ktoś jest w pracy i ma tutaj coś, że muszę tam coś napisać, to se złóżcie to sobie najpierw i se będę se to robił, ale dopiero jak se poćwiczę, to przynajmniej to sobie to. Że nie chcę mi się, ale to może, a jak sobie poruszam się, to może mi się wtedy zachce. Tak. I to dopiero potem bierzcie się do roboty. Super, dwa w jednym, nie? Rozwijamy się, bo to jest też hasło w zdrowym ciele, zdrowy duch, nie? I dopiero później można cokolwiek... Ale też pomyślałem sobie też, bo to są zdrowe rzeczy, książka jest zdrowa rzecz, ale wyobraźcie sobie, że na przykład ktoś pali papierosy, nie? No, są to. I teraz patrzcie, jakby se wziął tak, nie zapalę papierosa, dopóki nie zrobię 20 brzuszków, nie położę sobie paczki papierosów i 50 kurna, tak? Nie? I pewnie jakiś innych by się wziąć tak sobie, póki nie dojadę tam 14 km i dopiero wtedy tego jednego. Ale wiesz, że wcześniej coś zrobiłeś dla zdrowia. Tak, coś dla siebie. Tak jest. Róbcie. Że ćwiczenie bez ćwiczenia i bez ruszania się jest fascynujące. Dziękuję. Dziękuję również za współpracę. Piątka. Już jest parodiowana, robili na masce auta, wiesz, nagrali mi ćwiczenie, bo ja nie mogłem raz i nagrali, że wiesz.